Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w pigułce. Pierwszy odcinek w nowym roku. Będzie to taki dość nietypowy odcinek, mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj naprawialiśmy skanik, dlatego stała w garażu. Kombaj jest wystawiony. Przejadę się nią, czy jest wszystko ok, bo mieliśmy łożysko w kole, czy się nic nie grzeje. I potem wprowadzimy kombaj. Przy okazji, jak jadę, to przejadę się obok pól i zrobimy taki mały objazd. Szyba przyklejona na taśmę, bo się znowu rolka zepsuła. Nie wiem, czy to w tych skaniach jest normalne, czy nie, ale już chyba robiliśmy to ze 4 razy i znowu musimy to zrobić. Kombaj stoi. Tak jak widzicie, też trochę nawozów na podwórku, kostka się pojawiła, trochę się zmieniło, nawozami handlujemy jakiś czas, kupiliśmy też firankę. I nawiązując do tego naszego handlu, mam dla Was konkurs. Część z Was może już widziała na Facebooku, reszta mam nadzieję, że teraz po tym filmiku zobaczy. Jest konkurs do wygrania kilka nagród. Najważniejsza nagroda to myślę, że jednostka kukurydzy marki Pionier, wartość około 600 zł. Także myślę, że naprawdę warto, tym bardziej jeżeli ktoś sieje tą kukurydzę. Będzie to jednostka z tej najdroższej grupy, bądź tej prawie najdroższej, czyli taka marka, znaczy nasiona z tej najwyższej grupy jakościowej. Jedyne co trzeba zrobić, to wejść na profil agrodoradcy, polubić agrodoradcę, udostępnić post, zaprosić 5 znajomych w komentarzu pod postem. No i uczestniczycie już w konkursie i możecie wygrać jednostkę kukurydzy. Dodatkowo kalendarz z Pioniera i koszulki agro doradcy. Także zapraszam serdecznie. Macie czas bodajże do 15 stycznia, jeżeli się nie mylę. Tak jest ustalone. A 20 stycznia zrobimy takie losowanie i wyłonimy osobę, która wygra jednostkę kukurydzy, osobę, która wygra koszulkę i osobę, która wygra kalendarz z Pioniera. Trochę nam tutaj wieje, no ale nic nie zrobimy. Przejedziemy się może trochę dalszy kawałek, tak dookoła na te pola, tak żeby sprawdzić, czy to koło nam się nie grzeje, bo z tyłu na lewym kole rozsypało się łożysko, zablokowało raz Kamilowi właśnie jak rozwoził nawozy koło, aż dym szedł, bo poleciał smar z piasty na to wszystko rozgrzane. Dobra. I zobaczymy, jak to będzie szło. Nagrałem dla Was taki odcinek jeszcze z tamtego roku, z Orki, ale była chyba niezbyt dobrze ustawiona kamera. Nie chyba, bo na pewno nie była zbyt dobrze ustawiona kamera, jakoś pod kątem. No i zdecydowałem, że tego nie będę wysyłał do Kacpra. Tam robiłem takie małe podsumowanie i może dzisiaj Wam trochę o tym opowiem, jak ten sezon 2019 ogólnie przebiegł. Patrzmy, to chyba trochę za blisko siedzenie. Może tyle tu policja nie sta. Czekajcie, musimy trochę zwolnić, bo to jest 70. Na razie nic się nie kopci. Jak ten sezon 2019 wyszedł w gospodarstwie, jaki ten wynik ekonomiczny był, czy to był dobry rok, czy był to zły rok. Ogólnie Wam powiem, że mimo tej suszy, którą mieliśmy, a susza była jedna z większych, aczkolwiek uważam, że w tamtym roku było gorzej, podajmniej dla mnie było gorzej, akurat ta susza gorzej trafiła. Rok był dość dobry. Plony nie były rekordowe, aczkolwiek zadowalające. Szczególnie fajnie w tym roku u mnie w gospodarstwie wyszła trawa, która dała fajny plon. A jeszcze pamiętam, jak w kwietniu zastanawiałem się, czy nie zaorać, nie zasiać. Kwiecień, początek maja, nie zaorać i nie zasiać jeszcze kukurydzy. Z tego powodu, że było tak sucho, że ona w ogóle nie chciała odbić. Potem jeden deszczyk, takie burze przeszły, 20 parę litrów i sytuacja się odwróciła diametralnie. Trawa na wielki plus w tym roku. Ale to jest loteria. Z trawą raz jest bardzo fajnie, za rok urośnie fajnie, przyjdzie grad, wybije na pokosie czy na pniu i nie mamy z trawy nic. Dlatego to jest taka uprawa niezbyt popularna, bo jest bardzo, bardzo ryzykowna. Facelia też na plus, nawet duży plus.
na bardzo, bardzo duży plus uprawa, z której dużo osób rezygnuje, bo jest kosztochłonna, no bo jest, ale uprawa, która wyszła w tamtym roku u mnie tak finansowo dla gospodarstwa naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Mówię tu oczywiście o uprawie rzepaku. Ubolewam, że w tym roku tego rzepaku będę miał mniej, dużo mniej, bo połowę tego, co w tamtym roku, bo nie 16, a około tam 8 chyba hektarów jest. No ale tak wyszły pola, było dużo kukurydzy, jest ta trawa i nie było gdzie tego rzepaku niestety zasiać. Za rok mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej. Rzepak wyszedł bardzo dobrze. Najlepsze pola po około czwórki, najgorsze ponad trójkę, 3300, chyba średnia 3700, po około 1600 zł bodajże to było sprzedane, także finansowo byłem bardzo zadowolony. Nakłady nie wyszły aż takie wielkie. Wszystko było dość racjonalnie robione i ten dochód, czysty dochód z jednego hektara wyszedł naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Zboża jak to zboża, miałem tylko trochę pszenicy ze zbóż. U mnie w gospodarstwie nigdy zbyt dużego zarobku nie było, w tym roku się nic nie zmieniło i w tym sezonie zasiane pszenicy są tylko 4 hektary chyba, z tego względu, że w tej ubezpieczalni, której się ubezpieczam rzepak, żeby ubezpieczyć rzepak, musiałem mieć trochę zboża zasianego, znaczy ubezpieczyć trochę zboża, no i zasiałem te 4 hektary pszenicy. No i też będę miał w tym swoim rolnictwie zrównoważonym kolejną grupę roślin do programu. Co jeszcze miałem? Kukurydza, ani źle, ani dobrze. Kukurydzę podratowała na pewno suszowe. Dodatkowo plon nie był aż tak zły. Średnia wyszła około 10 ton, tak jak Wam mówiłem. Najgorsze kawałki około 8,5. Jedynie rosomak, który był około zasiany 6 ton, no ale o tym tu lepiej nie rozmawiać. Także kukurydza też nie było źle i za rok tej kukurydzy będzie więcej, z tego względu, że opłacalność jest podobna jak przy zbożu, nawet może troszkę wyższa, a jest to uprawa mniej pracochłonna. Tak jak dla mnie, gdy jeszcze oprócz gospodarstwa mam swoją działalność i to też mi troszkę czasu zajmuje, a nie troszkę, a coraz więcej, zależy mi na tym, żeby mieć też takie uprawy, które nie będą pochłaniały zbytnio mojego czasu. A kukurydza jest właśnie taką uprawą. Tak naprawdę zasiejemy, opryskamy na chwasty, jakaś odżywka, potem mamy zbiór. Przychodzi kombaj, przychodzi ciężarówka. No, tutaj też kosiłem kukurydzę. Darek zaorał. Przychodzi ciężarówka, zabiera i mamy po problemie. Ja kukurydzę nie suszę, suszarni jeszcze nie mam. Może kiedyś to się zmieni, mam taką nadzieję. I dlatego tej kukurydzy będzie w przyszłym roku więcej, bo jeżeli wszystko będzie tak, jak w tej chwili mam założone, to będzie około 17 bodajże hektarów. Będzie też sporo. Będzie trochę trawy, tak jak tam, znaczy będzie troszkę więcej tej trawy, bo robiłem nowe wsiewki. Jest rzepak, jest pszenica, sporo kukurydzy, no i fatelia. W areale bardzo podobnym jak w tamtym roku. Nie ma co się napalać i rzucać na tą facelię, bo w okolicy słyszę, że bardzo, bardzo dużo osób chce siać, bo w tym roku dość fajnie to wyszło i dlatego nie narzucam się jakoś ja, bo wiem, że już facelię nie uprawiam pierwszy rok i wiem dokładnie, że były takie lata, że cena spadała diametralnie, bo do nawet 3-4 zł i był nawet problem, żeby to gdziekolwiek sprzedać, dlatego wolę pozostawić zasiewy na takim samym poziomie, bardzo bliskim tego, co jest. Kontakty jakieś są ze sprzedażą, w moim wypadku raczej problemu nie będzie. Tylko że jak tak wszyscy nasieją, dużo osób mnie pokontraktuje i później może się okazać, że jest problem ze zbytem. Robimy takie duże kółko, bo chcę parę kilometrów przejechać, żeby zobaczyć, jak to koło będzie się zachowywać. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, żeby Kamil we wtorek mógł nawozy dalej rozwozić, a potem od środy dalej trasy po wapno, głównie Morawica. Tutaj już moje pole, tutaj kosiłem na jednym z vlogów właśnie atorę, która oddała około 4 ton, leży równe nawet 4 tony. Tu mamy zasiany popląd z faceli i rzodkiewki. Trochę późno to zrobiliśmy, bo dopiero ostatniego dnia września niestety, aczkolwiek jest trochę tej masy jest. Miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś przemarznie, bo na razie zimy nie ma, nie widać. Śniegu jeszcze w tym roku nie było. Zobaczymy. Ogólnie na razie jest, słuchajcie,
tutaj u nas na Kujawach, tutaj część województwa łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, tutaj centrum Polski jest naprawdę bardzo, o, tutaj trawka, jest naprawdę bardzo, bardzo sucho. Tych opadów teraz w tym okresie letnio, jesienno-zimowym, abym powiedział, że jesienno-wiosennym, prawie nie ma. Wczoraj spadło kilka litrów, nawet nie sprawdziłem ile, ale podejrzewam, że nie więcej niż 5 litrów. I jakieś takie małe, pojedyncze opady, 3-5 litrów, ale to ich jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Jeżeli przyszłaby teraz wiosna, na każde pole, na każdy dołek wjeżdżamy i nie ma żadnych problemów, żeby wjechać, wyjechać i ulgnąć, bo jest tak duży deficyt wody, żeby to uzupełnić, to teraz musiałoby styczeń, luty, marzec to nadrobić. Miejmy nadzieję, że to jakoś nadrobi, bo inaczej kolejny rok suszowy. O, skania się śliska. Także dobra, przyjechaliśmy przez najgorsze. Oby się nie powtórzyło, bo niektóre gospodarstwa wtedy sobie mogą rady nie dać, które zostały tak najbardziej na dupie, szczególnie te, które mają najsłabsze rodzaje gleb i tam mamy piątki, szóstki, no to wtedy już jest kaplica. Po trzecim roku już teraz się słyszę o wielu gospodarstwach, które tam mają ciężko, a kolejny rok, oj, ciężko by było, naprawdę ciężko wytrzymać. Dobra, zgaszę sobie. Idziemy. To koło robiliśmy. Wszystko jest chłodne, zobaczymy jak z drugiej strony. Chyba jest ok. O, tutaj jesteśmy na rzepaku. Wyrósł miejscami aż za bardzo, zrobiła się kapusta. Ja potem tego nie dopilnowałem. No i szczęście, że nie mamy zbyt mocnej zimy, nie mamy w ogóle na razie zimy, to ten rzepak na razie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jak widzicie teraz te liści, jest ich sporo, 3, 6, 7, 8, około 10 liści i wszystkie rzepaki są takie dość fajnie rozbudowane, mimo tego, bo one tutaj konkurowały ze sobą, liście szły bardzo do góry i są takie liście bardzo rozłożyste, to stożek wzrostu i tak nie jest aż jakoś aż tak bardzo wyniesiony, a korzeń, o, zobaczmy, bardzo krzeszasty tutaj w tej wierzchniej warstwie, no ale około 20 cm jest, tragedii nie ma, tu była robiona uprawa uproszczona. O, a tutaj mam nadzieję, że będziecie widzieć, bo to światło świeci, światło, słońce świeci. O, a tutaj są takie pasy, gdzie było więcej faceli i rzepaku też od razu jest dużo mniej. Aczkolwiek i tak jest rzepak naprawdę na plus, bo jest dobrze zbudowany. Braki dopiero się zaczęły, a w tym roku tych braków na niektórych polach jest bardzo, bardzo dużo. Szczególnie tam, gdzie te uprawy wcześniejsze dużo więcej... Tam, gdzie te uprawy wczesne, wcześniejsze przedplony oddały nam fajny plon. Trawka wygląda tak. Jest to kostrzewa czerwona. Odmiana Areta bodajże, taka starsza odmiana, ale odmiana, która u mnie się sprawdza, plantacja nasienna. W tym sezonie po raz pierwszy będzie zbierana. Jak na pierwszoroczną trawę wygląda naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać na filmiku. No i słuchajcie, nie wyjechałem, bo ulgnąłem. Znaczy ulgnąłem. Ściągło mi koło z asfaltu w bok, wpadło w pole, no i lipa. I przy niedzieli wpadka, jemu było trzeba ciągnik odpalać, Łukasz jedzie i mnie wyciągnie.
No ale co zrobić, wpadki się zdarzają. Głupota, bo głupota. Drugie koło mi ściągło tu do rowu. Opuszczaj obciążnik. No ale co? Chociaż coś się dzieje, tak? Dobra, jesteśmy już na drodze. Zaczepiamy Łukaszowi linę z powrotem na pszeniczce. Odmiany, bodajże 3 odmiany, bo tutaj też sobie zrobiłem mieszankę międzyodmianową. Odmiana Titanica z Danco, odmiana De Lavar Syngenta, odmiana Julius KWS. Tej ostatniej odmiany nie lubię, ale to mi zostało na stanie, na magazynie. I postanowiłem, że trzeba to wykorzystać i chyba jeszcze jakiś tam worek wilejki do tego trafił. No na pewno, bo tam wilejki też chyba dwa worki zostały. I to wszystko razem wysieliśmy. Wysiew około 20 października, czyli dość późno, chyba nawet 25 października, także ja dawno tak późno pszenicy nie siałem, ale pszenica trafiła naprawdę bardzo fajnie, bo ta jesień była długa, ciepła, co pozwoliło jej się fajnie rozwinąć, dobrze powschodzić i nie widać na niej żadnych niedoborów, tak jak na tych wcześniej sianych, zbyt mocno rozkrzywionych. Tutaj sieliśmy w założeniu około 375 chyba 5 sztuk na metrze. Nie sieliśmy zbyt gęsto mimo tego późnego wysiewu. Na tą chwilę mamy 2-3 liście, czyli na jesieni jak ruszy, to od razu zacznie ta pszeniczka nam się krzewić, bo kolejny etap to krzewienie. Pszenica wygląda naprawdę fajnie. Bałem się, że zaskoczy nas wcześniej zima, bo nadawali, że będzie zima 30-lecia, czy tam 100-lecia, jak co roku. Że nie powschodzi, że będzie miała ciężko, a okazuje się, że jest w takiej naprawdę fajnej fazie rozwojowej. Mogłaby się już zacząć krzewić, ale naprawdę nie ma co narzekać. No dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Jeszcze raz przypominam Wam o konkursie. Wchodźcie na mojego Facebooka Agrodoradcy, polubcie stronę, udostępnijcie post, zaproście znajomych i możecie wygrać jednostkę hektarową kukurydzę, kukurydzy marki Pionier. Zgłoszenia do 15 stycznia, natomiast losowanie 20 stycznia. Zapraszam serdecznie. No i co na koniec? Wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Oby był lepszy niż poprzedni. No i żeby się Wam wszystkim powodziło. To trzymajcie się, na razie, cześć.